Aloha wróżki, ja jestem Wingsowski, a w dzisiejszym odcinku chciałbym wam pokazać mojego kolejnego customa i tym razem będzie to Waltor. Ale może zacznijmy od początku. No więc naszego Waltora zrobiłem z lalki Cedrica z serii książek i filmów Harry'ego Pottera firmy Mattel. Ogólnie to bardzo długo nie mogłem znaleźć lalek, z których mógłbym robić męskie postacie z Wings. Everkowi chłopcy byli za duzi, podobnie zresztą Monsterki czy Barbiowe Kenny. Aż w końcu Mattel ocalił moje życie i wydał lalki Harry'ego Pottera, które okazały być się idealne. Niestety nie są one zbyt umieśnione, tak jak chłopcy z Wings, ale lepsze to niż nic, przynajmniej pasują wzrostem. Poza tym u Waltora i tak nie będzie tego zbyt widać. Wracając już do samej lalki, omówmy sobie jej twarz. Ogólnie to nie jestem w niej 100% zadowolony, bo zamiast wyglądać jak totalna hotuwa, na którym każdy ma crusha oczywiście, wygląda raczej jak karykatura Trinkiewicza. I ogólnie chętnie bym to poprawił, ale ogólnie mam tutaj głowy, dosłownie. Żadne barbiowe główki nie pasują zbyt na tego ciałka i wydają się za duże. Może kiedyś jednak coś w tej kwestii się zmieni. Właściwie to był mój pierwszy repaint męskiej lalki, więc nie jest w 100% idealny. Mocno się różni od swojej kreskówkowej wersji, to na pewno. Zrobiłem mu też taką oto peruczkę z białej wełny, którą potem pokolorowałem pastelami. Nie mogłem znaleźć w 100% idealnego koloru, dlatego musiałem kombinować. Zrobiłem mu też taki oto płaszczyk i w ogóle to jest mój pierwszy lalkowy płaszcz w życiu. Jakby ktoś pytał, to kołnierz był robiony osobno. Rękawy płaszcza udekorowałem różową wstążką, a ręce pomalowałem niebieską farbą akrylową, by imitowała trochę rękawiczki. Pod spodem Waltuś ma koszulę, a na niej taką oto kamizelkę ze złotymi zdobieniami. I w ogóle to myślałem, że dostanę pierdolce, kiedy je przyklejałem, bo co chwilę odpadały. U góry znajduje się żabot, również pierwszy raz robiony przeze mnie. Chyba nie wyszło aż tak źle, oprócz tego, że trochę się strzępi. Lalka nosi niebieskie spodnie ze złotym łańcuszkiem, a na nogach kozaki w nieco jaśniejszym kolorze. No i to by było na tyle, mam nadzieję, że film wam się podobał. Zostawcie like, komentarz oraz subskrypcję i koniecznie napiszcie, jaką lalkę chcecie zobaczyć w kolejnym odcinku. Bye!